Firma Apple reklamuje szkło w swoich urządzeniach jako szafirowe, ale jak do tej pory to był dziwnie mało odporny na zarysowania szafir. Czy nowy Apple Watch też tak kiepsko wypada w starciu z narzędziami do testowania twardości minerałów i różnych innych materiałów? Jerry Rig Everything zarysowuje całą tą sprawę w bezlitosny sposób, pokazując, że jest pewna poprawa, ale klasyczne zegarki Tissot wciąż wypadają lepiej w tym teście. Maybe we should add a loop and turn this into an ear. The DDR4 GT1030 is absolute trash. It is garbage. Gamers Nexus podsumowuje rok 2022 w kategorii karty graficzne w różnych kategoriach cenowych. Jeśli gdzieś zauważysz leciwego GeForce'a GT 1030 z pamięciami DDR4 w kuszącej cenie, unikaj go jak zarazy. Wydajność tej karty jest żenująca. Wersja z pamięciami DDR5 jest nieporównywalnie szybsza, ale za nieco większą sumę można znaleźć jeszcze wydajniejsze propozycje. Najtańszymi, sensownymi propozycjami w kategorii do $200 jest GTX 1660 Super od NVIDIA, i jeśli gdzieś uda się znaleźć w dobrej cenie, Radeon RX 6600 od AMD. Przynajmniej tak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Jeśli szukasz korzystnego prezentu na święta w formie nowej karty graficznej, w tym materiale możesz odnaleźć bardzo użyteczne wykresy i infografiki porównawcze, które mogą Tobie pomóc w wyborze. Der Bauer, ekspert overclockingu z Niemiec, testując karty z najnowszej serii RTX od NVIDIA, zauważył, że jedna z jego kart, RTX 4090, po zdjęciu układu chłodzenia i niewinnym gmeraniu zamiast magistrali PCI Express razy 16 zgłasza tylko PCI Express razy 8, co w codziennym użytkowaniu i podczas grania nie ma większego znaczenia, ale przy próbach bicia rekordów wydajności to oznacza o spadek wydajności około 2%, co jest nie do przyjęcia. Postanowił spróbować podgrzania karty tak, aby ewentualne zimne luty się skleiły i po podgrzaniu rdzenia do około 200 stopni karta zmartwiła się na dobre. W kolejnym materiale ma zamiar próbować czegoś bardziej radykalnego, bo nie jest mu potrzebny warty $2000 przycisk do papieru. Tiny SMD capacitors, if you rip them off. Recently, as part of supercomputing 2022, Dr. Jan Kutres z TechTech Potato analizuje skalowanie mocy obliczeniowej monstrualnych procesorów Cerebras wielkości całego wafla krzemowego. Procesory dedykowane do algorytmów uczenia maszynowego miażdżą swoimi możliwościami wszystkie aktualnie dostępne rozwiązania konkurencji. Wygląda na to, że skalują się liniowo. Superkomputer Andromeda, składający się z 16 takich procesorów, ma być dostępny jako usługa online, więc jeśli interesujesz się sztuczną inteligencją, nowe narzędzia wyglądają bardzo obiecująco. Warren Buffett, jeden z największych makroinwestorów na świecie, zakupił akcję tajwańskiego TSMC, fabryki produkującej najnowsze chipy dla Apple, AMD, NVIDIA i wielu innych odbiorców. Zainwestował $4.1 miliarda. Jak dotychczas, długa historia jego inwestycji pokazuje, że zanim otworzy portfel, dokonuje wyczerpującej analizy finansowej, rozwoju i prognoz na przyszłość każdej firmy, która wpadła mu w oko. Jego decyzje zazwyczaj są bardzo celne i dochodowe.
Krążą pogłoski o tym, że skoro fabryka TSMC znajduje się na Tajwanie, a sytuacja w tym regionie bywa napięta z powodu nacisków ze strony Chin, to w przyszłości może wróżyć kłopoty. Nie jest tajemnicą, że Warren Buffett ma dostęp do wielu tajemnic i wie więcej niż przeciętny inwestor. I skoro zdecydował się na ruch o wartości ponad 4 miliardów, to sugeruje, że w najbliższej przyszłości TSMC raczej nic strasznego nie grozi. Oczywiście tajfuny, tsunami, trzęsienia ziemi to są rzeczy, których nie potrafimy przewidzieć, ale możemy podejrzewać, że Warren Buffett te zmienne również rozważył w swoich obliczeniach ryzyka i zysków. Mental Outlaw myszkuje w mrocznych regionach internetu i wyciąga na światło dzienne różne brudy, o których nie mówi się w masowych mediach. Właśnie pojawiła się oferta sprzedaży ponad 487 milionów danych użytkowników aplikacji WhatsApp. Co prawda, kiedyś książki telefoniczne były powszechnie dostępne, ale teraz, gdy twoje dane i numer telefonu pojawią się w publicznie dostępnej bazie danych, ludzie z jakiegoś powodu zaczynają się bulwersować. WhatsApp należy do Facebooka, czy raczej do Meta, bo niedawno Facebook zmienił nazwę na Meta w związku z całym morzem oskarżeń o naruszenie prywatności i handel danymi użytkowników i wykorzystywaniem swoich platform do szerzenia toksycznych ideologii. Więc każdy, kto używa Facebooka czy WhatsAppa, powinien wiedzieć, że jego prywatność jest własnością Marka Zuckerberga. Poza tym, naturalny cykl życia danych wygląda tak, że wszystkie twoje kliknięcia trafiają do jakiejś bazy danych, która nawet jeśli jest dobrze chroniona, co prawie nigdy się nie zdarza, zwłaszcza jeśli jest to baza danych w jakimś urzędzie czy jednostce administracyjnej, prędzej czy później cała taka baza danych wpadnie w niepowołane ręce, wypłynie na zewnątrz, ktoś ją sprzeda, a później ktoś ją po prostu ujawni. Tak czy inaczej, stanie się łatwo dostępna dla każdego chętnego. Ten cykl trwał latami, teraz jest liczony w miesiącach. Więc po prostu pamiętaj, cokolwiek robisz w internecie, robisz to publicznie i niebawem wszyscy się o tym dowiedzą. I dla jasności, bazy ePUAP, CEPiK, KSIP i cała reszta jest częścią tego samego cyklu rozwojowego informacji. Więc miej się na baczności. Na deser radosny materiał dla programistów. Fireship w ciągu 12 minut prezentuje 101 fundamentalnych pojęć i koncepcji definiujących wszechobecny język JavaScript. Jeśli chcesz opanować najważniejsze zagadnienia związane z programowaniem JavaScript, to tutaj możesz znaleźć zadziwiająco trafny, użyteczny i wyczerpujący zestaw kontrolny. Jeśli wszystkie te pojęcia są tobie znane i potrafisz się do nich jakoś produktywnie odnieść, to chyba nic już cię nie zaskoczy i prawdopodobnie potrafisz odnaleźć sens życia w leju po bombie. A w tym przypadku może cię zainteresować kolejny materiał z tego samego źródła, który przypomina o kilku unikalnych, niespodziewanych cechach JavaScript, które mogą być przyczynkiem do zbliżającej się zagłady naszej cywilizacji.
Linki do wszystkich materiałów możesz znaleźć w opisie filmu. Jeśli podobało ci się, kliknij łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj. Jeśli chcesz pomóc, wpisz jakiś komentarz. W każdym razie życzę tobie udanego dnia, produktywnego i pozytywnego. Zajrzyj tu jeszcze kiedyś. Cześć. Of the operands, and predictably it returns zero. If you want a good laugh for yourself, try adding two objects together. You'll get object, 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 object. Now with that knowledge,